Niedawno świat obiegły zdjęcia Władimira Putina z przedstawicielami rosyjskiego parlamentu. To już kolejny raz, kiedy Putin udowadnia, że histerycznie boi się dwóch rzeczy: zamachu i zarażenia poprzez kontakt nawet ze swoimi najbliższymi współpracownikami. A dlaczego w filmie widnieje taki, a nie inny tytuł? Tego akurat dowiesz się z poprzedniego odcinka o Putinie i jego sobowtórze, a teraz po prostu nie marnujmy czasu i przejdźmy wreszcie do tego, jak ujawnia się, jak cytują media na całym świecie, paranoja największego zbrodniarza ostatnich lat. Zacznijmy od tego, że w lipcu odbyło się spotkanie niższej izby, gdzie Putin dyskutował ze swoimi przyjaciółmi. Przyjaciółmi, od których stwierdził, że siądzie oddalony o nie mniej niż 10 metrów, bo 2 metry dystansu to oczywiście za mało. To nie pierwszy raz, kiedy politycy i internauci wyśmiewają długość stołu, przy którym siedział Władimir Putin. Na początku lutego do Moskwy przylecieli dwaj europejscy przywódcy. Najpierw był to prezydent Francji Emmanuel Macron, a później kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Obaj rozmawiali z rosyjskim prezydentem przy stole długim na ponad 4 metry. Sam doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ironicznie pytał, czy w ogóle przy tym stole wszyscy dostali po lornetce. Inne media też nie oszczędzają zbrodniarza. Pojawiają się kolejne informacje oraz w późniejszym czasie potwierdzone teorie i informacje, na co jest chory Władimir Putin. Co jakiś czas ujawnia się kolejną paranoję na punkcie swojego zdrowia, którą ma rosyjski przywódca. Osoby, które mają z nim kontakt, muszą przestrzegać specjalnych zasad. Jak ujawnia BBC, Putin wymaga od swoich nawet najbliższych zaufanych ludzi kwarantanny przed spotkaniem. Kwarantanna odbywa się w hotelach w centrum Moskwy, w 5-gwiazdkowym Złotym Pierścieniu i 4-gwiazdkowym Hotel Prezydent. Niektóre osoby z najbliższego otoczenia Putina spędziły w kwarantannie niemal cały rok. Stać ich, ale kto bogatym zabroni? Wojna to niesamowicie obrzydliwy biznes, na którym nieliczni się bogacą. Aby tego było mało, bo to oczywiście nie wszystkie obostrzenia, które wymyślił Putin. Wokół Władimira Putina zarządzono i wprowadzono specjalną czystą strefę, a wejście do niej wymagało przejścia badań PCR na obecność koronawirusa, ale i tak to nie wystarczało. Weryfikowany jest też poziom przeciwciał, a potem kolejne testy, nie tylko na obecność znanego nam wirusa, ale i innych chorób zakaźnych. Jeżeli ktoś chce zbliżyć się do kremlowskiego potwora, musi również przejść badania na gronkowca, grypę i inne choroby. Wszystkie dane i wyniki badania trafią następnie do kancelarii prezydenta i są szczegółowo analizowane. Tak jak wspomniałem, ci najbardziej zaufani oczekują na pozytywną decyzję w najlepszych rosyjskich hotelach, bo dla nich przygotowana jest skrócona droga, którą należy przejść, jeżeli chce się spotkać z Putinem, a w zasadzie gdy Putin sobie tego zażyczy. Bo jak czytamy w BBC, to Putin informuje swoich współpracowników, uwaga, listownie, że mają się z nim spotkać, a co za tym idzie, przejść właśnie rygorystyczne badania. Tak jak wspomniałem, powyższa procedura zarezerwowana jest tylko dla najbardziej zaufanych, a ci mniej zaufani poddawani są kolejnym testom i przesiewom. Osoby takie jak kucharze, kelnerki czy sprzątaczki są nie tylko poddawani kwarantannie, ale także innym różnym testom. Aby w ogóle trafić na taką kwarantannę, trzeba 2 dni wcześniej wykonać badanie krwi na obecność przeciwciał, przeciwko oczywiście koronawirusowi. Podczas kwarantanny należy wykonać 4 testy PCR w ciągu 12 dni i ponownie w 12 dniu na obecność przeciwciał we krwi. To nie koniec. Człowiek może być zdrowy w 100%, ale dalej decyduje urzędnik, którą ścieżkę obieramy, czy wprost do spotkania z Putinem, czy testujemy dalej. Na wniosek administracji osoby objęte kwarantanną mogą mieć pobrany biomateriał także do innych badań. W samej końcówce 2021 roku w ten sposób przebadano 1500 osób. Wiadomo, że niektórzy mieli pobrane wymazy nie tylko na koronawirusy, ale także na grypę i gronkowca złocistego. Z kolei od innych pobierano próbki kału w kierunku badań na pasożyty. Bezpieczeństwo Putina sporo kosztuje. Wszystkie procedury pochłonęły więcej niż 400 milionów złotych, a mówi się, że pękł nie 1 miliard. A czy Putin się zaszczepił? Podobno tak, ale nie sposób to potwierdzić na pewno. Po tym jak przywódca Kremla rzekomo przyjął szczepionkę przeciwko COVID-19, do przepisów dodano możliwość pobierania biomateriałów od osób przebywających na kwarantannie. Tylko w maju 2022 roku specjalna jednostka lotnicza przeprowadziła 1376 wymazów pod kątem obecności koronawirusa i 98 próbek kału.
Zleciła też 447 badań krwi na obecność przeciwciał i to podaje WP. Wróćmy na chwilę do spotkania prezydenta Francji z prezydentem Rosji. Po spotkaniu opublikowane zostało zdjęcie, na którym Putin i Macron siedzą za długim stołem, dzieli ich kilka metrów, na konferencji prasowej również stali bardzo daleko od siebie. Stół zaintrygował opinię publiczną, a teraz wiemy skąd się wziął. Okazuje się, że prezydent Francji przed spotkaniem z Władimirem Putinem odmówił poddania się rosyjskim testom PCR. Jak ustalił Reuters, Macron poddał się takiemu testowi przed wyjazdem z Francji, a gdy przyleciał do Moskwy, jego lekarz zrobił mu test antygenowy. Oczywiście nie było mowy o tym, by szefowie swoich państw mogli sobie podać ręce, czy usiąść znacznie bliżej. Na chwilę, na zakończenie, wcielmy się w skórę rosyjskiego narodu. Co myślicie o takich restrykcjach? Co sądzicie o tym, że wasze pieniądze z podatków wydawane byłyby w taki sposób? Na widzimisię jednej osoby, mającej manię wielkości i paranoję na punkcie zdrowia. Jak uważacie, kiedy nadejdzie temu kres i czy w ogóle? Zachęcam do dyskusji na te i inne tematy, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!